Hej, cześć, witajcie, z tej strony Mateo i zapraszam was na kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Grand Theft Auto San Andreas. W ogóle, kurna, patrzcie jakie to są zajebiste auta. Aż sobie jedno pożyczę, Turismo. Tutaj kolejny Turismo. Fajnie się rozpędza. Fajnie działa ręczny. Bardzo fajne auto rajdowe. W sumie moglibyśmy jeździć kiedyś na jakieś wyścigi z tym autem. No nic, ale widzicie, że jest godzina 6, więc no już jest po naszej kochanej misji. No i jej nie wykonamy, ale nic. Zobaczę w ogóle jakie tu mamy misje. Czy dla trufa to coś było jeszcze, czy nie? Tak, to jest dla mafii w tym klubie, tym kasynie. Że z tego nie skorzystamy. Potem mamy ten samolocik, lotnisko, no ale z tego też nie możemy, bo mówię, jest po godzinie 6. To możemy chyba robić w godzinach od 20 do 6 tylko i wyłącznie, no więc trudno. Ale chodźmy wtedy do tego kasyna Caligula. Piękna muzyczka nam tutaj towarzyszy. I lecimy. Tylko powiedzcie mi, czy tutaj to się jakoś robi, czy jak? Czy tutaj jakoś, czy na zewnątrz? Kurczę, aż sam nie wiem. Nie, tutaj, dobra, myślałem, że znowu gdzieś na zewnątrz, jak wtedy, co byliśmy u Woodsiego w kasynie. Intensywna opieka. Oi, Rosie, liven yourself up, Carl's here. Rosie, ty frajerze. Hello. What's that? Hey, there's some top fanny down at that pool pub, Z. Leave it out, Dimlo, what's wrong with you? Well, are you gonna tell him or shall I? No co jest, kogo mamy sprzątnąć? No to na pewno. Spit it out. I threw it all away. Okay, I had to. Power, the money, the ladies, but I couldn't lay off the blow. So I went into rehab, and everything went to shit. But so what? So when I came out, I started representing the Liberty City mob again, and that's how I ended up here. But no one family would trust another family to run the casino, so I was put forth as a neutral party. So now I spend my days waiting for one family to cap me and blame the other one. My only friend is a bird named Tony. I never fucked anyone over in my life who didn't have a gun. Papuszka. Let me think about this. You got to break it down for me real quick. Okay, okay. The Sindacos are on the warpath. Okay? I mean, something terrible has happened to Johnny. I mean, he's in a shock-induced coma at the hospital across town. Now the Ferellis, they will take this opportunity to rub him out. Now, if any hit between the families succeeds on my turf, I will get the axe, bullet, machete. Okay, whatever. Okay, relax. I'ma shoot over to the hospital and move the body. Dobrze, dobrze, CJ, podobasz mi się. Nice. Znajdź jakieś auto i jedź odebrać Johnny'ego Sindaco ze szpitala. No co, musimy go sprzątnąć, na to wychodzi. Mamy jakieś auto. Aha. Czyli chyba niekoniecznie go sprzątnąć, co? Ała. O, musimy uważać. Lotnisko Las Venturas. Tak, jest obok. No i pięknie jeszcze policja nas ściga. Ale takim pięknym autem to ja mogę uciekać. Tu jest szpital, jak widzicie. Na takie wózki mają. Sir, can I help you? Yeah, I'm here to pick up Mr. Sindaco. Mr. Sindaco? There must be some mistake. An ambulance just picked him up. Ojejku. Thank you for your help. Będziemy musieli przechwycić karetkę w takim razie. Chyba to nawet i lepiej dla nas. Nie będzie nas musiał widzieć. Johnny'ego musiała zabrać mafia, znać ambulans, z którym go wiozą. No kurczę, mamy tu trzy ambulanse aż. Więc szybciutko. Najpierw strzajmy. Oj. Który będzie najbliżej? Tak ciężko jednoznacznie powiedzieć, który jest najbliżej. Najpierw pojedziemy do tego po lewej, bo jest tam tylko jeden. Po prawej mamy dwa. Ała! Odwalcie się ode mnie, moje piękne autko. Tak, to jest pierwszy ambulans, już go widzimy na horyzoncie. No, widzicie, że jadę, nie? Staranuj. Ten musi być jednym z pozostałych ambulansów, to jest prawdziwy. Ciekawe, czy to ostrzona przez załogę ambulansu, który zaatakowałeś.
Aha, czyli oni będą teraz brudzić strasznie. No jestem przede wszystkim ciekaw, czy to będzie ostatni ambulans znowu, czy to on już jest wybrany przez grę dawniej, no. Teraz do którego pojechać? To może do tego, bo już tu widzę, że jest. I zobaczymy, czy to będzie ten ambulans. On jest tutaj. Aha. Dobra. Nie, nie, nie do tego miałeś wsiąść, CJ. Że teraz to po ptokach. No bo myślałem, żeby szybko do niego wsiąść. Chyba, że szoferka jest zamknięta. O, wskakuj szybko do ambulansu. Dobra, siadamy już z tym drugim. On nam nie będzie przeszkadzać. Odwieźć John'ego do masarni. No, jeżeli mamy go tam odwieźć, to odwieziemy. Mhm, czy to nie był ten ostatni ambulans? Czyli gra już z góry wiedziała, jaki to będzie. Krzygit, fajnie. Wygląda to, że przyjechał jakieś wsparcie zabierzonego do masarni. No, jakieś wsparcie tu przyjechało. Szybciutko je rozwalimy. Opróżnić kaczkę. No właśnie. Co to, Johnny jest na mocnych prochach wtedy? Co, oni jeszcze za nami jadą, ale to nie jest jakiś tam problem dla nas. Dobra, tutaj wjedziemy. Tak, tutaj możemy wjechać. Kopłot rozwalić. I wjeżdżamy. O, tutaj ostatnio była niezła rozruba. No to tutaj mamy wjechać. Dobra, ambulans emergency. Hey Johnny, how you feel? I didn't think he was gonna be discharged till tomorrow. Dobrze, on nas nie widział ani nic, wszystko jest w porządku. Kurna, widzę, że jest misja dla Tempenego. W sensie ogólnie dla Crash. W sumie myślę, że możemy ją wykonać. Aczkolwiek no bym najpierw chciał zapisać stan gry. Więc szybko to zrobimy. O, przez barierkę przejechałem, nice. Motor sobie wezmę. O. No w GTA 5 to byś uciekał, ziomal. No to teraz tam pojedziemy do kasyna, Four Dragons, Fuzziego. Można do Tempenego, bo generalnie to gdzie on jest? Gdzie jest Tempeny? Tutaj. No dobra. Nie jest to aż tak daleko. Mamy to wielkie lotnisko i po nim wiem, że to już jest całkiem niedaleko do kasyna. Dobra. Oczywiście... Caligula, czy jak mu tam temu kasynowi, to też tam porobimy jeszcze dzisiaj misję. O to się nie martwcie, a jeśli chodzi o misję dla Toreno. W sumie przydatny człowiek, on nam może pomóc ze Sweetem. To się jeszcze zastanowimy. Wszystko zależy od czasu. To jest godzina 20 do 6, jak akurat będziemy w tych godzinach, to szybko możemy tam pojechać wtedy. Dla mnie żaden problem. A, szybciutko, jedziemy, jedziemy. W ogóle żadnej nieruchomości nie kupowałem przez ten czas. Nie wiem w sumie, czy to dobrze, czy to źle. I z tym. Nie są mi jakoś potrzebne. Niby na czasie byśmy zaoszczędzili, tak? Z tymi zapisywaniem i tak dalej. Szkoda, że nie mamy tutaj telefonu i w nim nie możemy zapisywać stanu gry. Ale na to przyjdzie jeszcze czas. Dobra. Guns, Supplies, Equipment, Police. Żadnej nowej broni nie ma. To nic. A teraz tak, w ogóle jeszcze zobaczymy, jakie tu bronie mamy. Duże M4, ale ja bym kupił kamizelkę, to po pierwsze. Trochę TK. Dobra.
240. Jakbym był cebulą, to bym jechał do San Fierro albo Los... Nie, chyba Los Santos jest bliżej, nie? To bym jechał do Los Santos po kamizelkę. Tu mamy kamizeleczkę. Teraz jeszcze chciałem PM-y, nie? TK. One są tanie, chyba 600? Nie, 360 to w ogóle taniocha. One się przydają, bo jak z pojazdu strzelamy czy coś, no to wiecie, no jest to pewne ułatwienie w misji. Ich sporo kupimy. Tych amunicji, tej amunicji. Do 1000 dobijemy. Fajnie. M4 mamy sporo, ale ja jeszcze bym karabin kupił. Karabin snajperski, of course. Proszę bardzo. On 6000 kosztuje za 10 naboi, więc weźmiemy 20 naboi. Chyba byłoby wszystko, nie? Digla mamy. Katanę mamy. Rakietnicy jeszcze mamy 17. Także spoko. I gaśnicę też mamy. Dostępną w każdej restauracji za darmo. Ojejku, jejku. Jakbym sobie Infernusem się przejechał, nie? Masakra. Dobra, pyk, pyk, pyk. Była prosta misja, całkiem przyjemniacka. Nie było jakąś z nich problemów. Dobra, tam są jakieś super auta, ale nie chce mi się już ich brać. Jestem na motocyklu, więc jest git. Teraz jeszcze ten kawał właśnie do tętanego. Właściwie ten Penny, w ogóle ta cała crash organizacja jest właściwie nam niepotrzebna. Tylko nam przeszkadza w interesach, taka jest prawda. Mam nadzieję, że niedługo ich sprzątniemy, bo ani pieniędzy z tego nie mamy, ani respektu. Co to jest? No mówię, no mam, raczej przyjdzie na to pora, że ich sprzątniemy. GTA jest jedną z takich gier właśnie, gdzie... taką serii, gdzie zawsze jest tam dobre zakończenie. Choć nie wiem jak w czwórce, to by było ciekawe. Wiem, że czwórka ma kilka zakończeń. Ale za czwórkę to się jeszcze weźmiemy. To jest dosyć ciekawa gra. I szkoda, że Rockstar... O, fuck! Ale się rąbnąłem. Aj, hej, no. Czwórka to jest jedna z tych bardzo fajnych gier. Szkoda, że Rockstar nie wydał kolejnej gry w takiej konwencji. W sensie miała być jakaś tam gra Agent, która miała się toczyć w czasach zimnej wojny, ale oni z tego zrezygnowali. I jestem w stanie zrozumieć czemu, bo klimaty, czas zimnej wojny, czy też same GTA 4 to bywają w takich dosyć depresyjnych klimatach. No ja takie lubię, aczkolwiek no... mało osób akurat się to spodobało. No nic, defraudacja, nasza kolejna misja, co on tam robi? Hello, Carl. Been a long time, huh? No, no, no. Yeah, I was starting to miss you guys. Now, why don't I believe you? Get over here! Grilla robią! Chyba z ludzkiego mięsa. Things have developed since the last time we met. Despite our best efforts, the gig's nearly up. I'm sure you'll find some way to keep your badge. Your kind always do. You still don't get it, do you, Carl? This ain't about keeping some fucking badge! Hey, listen to the man! We all the same, Carl, you, me. Każdy tak nam mówi. We all trying to pull ourselves out of the hole. Somebody steps on me, I gotta step on you. Where's Hernandez with that fucking meat? He's been gone. Hernandez to jest. Ten trzeci. Ojejku. That give you any idea how edgy I am? No tak wygląda polska policja najczęściej. Paying attention? Now there's a ruined town out west of here, Aldea Malvada, and there's some piece of shit DEA officer meeting with an FBI agent with a dossier. Now you get the dossier and you make both of them disappear. Mamy ich po prostu zabić, A z ciałami też trzeba będzie coś zrobić pewnie, nie? Skoro mają zniknąć. Dobra, zabij cel i weź akta z dowodami. Gdzie jest mój motocykl? Przecież on tutaj był. Czy nie? On był tutaj. A jest tutaj. Super, w krzakach został. Czyli mamy zabić cel i weź akta z dowodami. To jest The Ghost Town? The Diablo? Czy jak tam było? No skoro oni mówili o tym mieście, to raczej jo. Aczkolwiek nie wiem, no zobaczymy. Też te misje dla Crash to są bardzo związane z fabułą, jakby nie patrzeć, nie? Dużo się opiera
się na temat tej organizacji w tej grze. O jejku, w drzewko się uderzyłem. Biedny CJ. Na motocykl. O jejku. W ogóle taki fun fact, że na przykład lotnisko w GTA 5 jest tak duże jak cała mapa na przykład w GTA 1. To tylko świadczy o tym, jak się w ogóle te gry zmieniły. W ogóle co dziwne, mapa z GTA San Andreas jest większa od tej z GTA 4. Pewnie już o tym wam mówiłem, ale nie każdy pewnie... No fakto. Cały czas zapominam, że z motocykla można wpaść, jak się wjedzie na drzewo. No i już wam to mówię milion razy, ale nie każdy ogląda każdy mój odcinek. Dlatego się powtarzam. A to dosyć fajna ciekawostka, jak to się wszystko zmieniło. Oj, 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 oj. Dobra, udało się. To jest nasze lądowisko, lotnisko. W ogóle tu możemy jakieś sobie wziąć? Tak, jest tam samolot, można go sobie wziąć. Ale teraz on nam nie jest potrzebny, wręcz żeby zawadzał. A co to jest właściwie tutaj? Snake from... Aha, ta farma węży. Czaję. W ogóle cały czas jadę na tym motocyklu, mimo że mógłbym jakieś szybsze auto, ale jazda na motocyklu jest bardzo przyjemna. I też chcę troszeczkę umiejętność jeżdżenia tym właśnie motocyklem sobie zwiększyć. Ojejku. I motocykl nie jest wcale taki nadsterowny, jest bardzo przyjemny, jeśli chodzi o sterowanie. Na pustyniach elegancko się nim jeździ. Co tu mamy? Jakiś kamień. Myślałem, że coś ciekawego jest, jakiś easter egg. To jest ten easter egg z tymi workami, nie? I dużo krążyło wokół niego legend, że tam są worki i w środku tych worków są ciała. Co jest całkiem możliwe, bo z tego co pamiętam... Ha... Ojejku, ale stromo. Którędy przejadę? Tędy przyjadę? Nie. Trochę lipa. Aj, jejku, muszę na drogę wjechać. I jest taka legenda o tym, że tam są worki właśnie z ciałami ludzi, którzy pracowali w jakimś tam zakładzie, czy coś tam. I to nie, ten interes nie działa legalnie, czy jakoś tak. No nie powiem wam do końca, bo się nie orientuję. Kurde, już mnie nosi. O, zjedziemy sobie ładnie. O, patrzcie, nie spadłem z motocykla, świetnie. Musimy na ten most wjechać przede wszystkim. Zaraz zmienię pojazd, nie? Zaraz go zmienię. Tyle razy już się wywaliłem? 10 tysięcy razy czy 15? Teraz się nie wywalę, obiecuję, będę ładnie jeździć. Patrzcie, jak zasuwam. To jest gdzieś tam, tu jest takie... są górki, musimy tam jakoś wjechać. O, tam widzę, że jest taka dróżka jakby. Co tam San Fierro widzimy, no. Czekajcie, tylko jak tutaj wjechać? Tędy jakoś spróbujemy. Tylko uwaga, bo tu jest... woda. Tu mamy właściwie most. To czekajcie, zrobimy to w ten sposób. No, wjedziemy tam. O, tutaj na tę górkę. Aha. I tam dalej mamy most i już będziemy na miejscu, jak będziemy tą drogą jechać. Świetnie. A ja będę się starać już nie wywalać z tego motocykla. On już tak dymi. Nie jest za ciekawie, a musimy też przyjąć te akta przecież. Mamy jakieś znaki. Los Pueblo. Chyba tędy. No dobrze, dobrze, jadę. Pustynie, tam widzimy ładny most. Okej. Okay. Jesteśmy na miejscu, patrzcie, to jest nad helikopter. Wolę za blisko nie podchodzić. Wiecie co? Sprzątniemy ich tą snajperką. Nie mają kałachy. Dam radę?
Daj się za celem drugim helikopterem, aha. Czyli chyba nie mieliśmy go wywalić w powietrze, co? O ja, jeszcze helikopterem, patrzcie. To będzie ciekawie. Chociaż tym helikopterem o wiele lepiej się leci jak wojskowym. Mówię to serio, z autopsji to wiem. Helikopter wojskowy, patrzcie, ja mam cały czas wciśniętą strzałkę do góry. A tym wojskowym to jakbym do góry cały czas miał, to już by koziołka wywalił. Okej, on jest tam na dole. Ale tak doskonale tym lecieć nie będę. O, dobra. Chociaż cały czas do... niżej jadę, dobra. Czekajcie, muszę się skupić lekko. Zon odwala właściwie, muszę też ogarnąć zon odwala. Zanim lecieć. Czy to nie była taka prosta robota? Myślałem, że ich wyeliminujemy po cichutku, oni się zczaili. Teraz jeszcze pytanie, gdzie oni lecą, jak daleko i co możemy jeszcze z tym zrobić? To jest to baza wojskowa, no to nie, to ja wolę. Ajaj, nad nimi przyjeżdżamy, bo rakiety. O, właśnie. 4 gwiazdki. Chciałem obok tej bazy przelecieć, no już spieprzyłem. Dobrze, że chociaż nam się helikopter jako tak otrzyma. Patrzcie, pełno tajniaków jest na dole. No nie jest za ciekawie. Mogłem tą bazę ominąć wojskową. Patrzcie, kolejna rakieta. No my się jako tako jeszcze trzymamy. Ale nie jest za dobrze. Oczywiście po wykonaniu misji te gwiazdki stracimy, więc całkiem spoko. Teraz tylko nie możemy się dać zestrzelić już tak całkowicie. Także się o to... O, to tutaj lądują. Nie. Kurde, no. Zauważą te czujniki, czy nie? Oby nie. Tam są te rakietnice. Pominęli... Nie, jeszcze troszeczkę ten teren musimy pominąć. W piątce od razu przecież nie strzelali do nas. Strzegali na początku. Poczekajcie, w ogóle muszę radio wyłączyć. Dobra. Na razie jest w porządku. Prawie już do celu dolatujemy. Nigdy nas nie strzela, nie mamy 4 gwiazdek. Wszystko jest teraz o wiele w porządku. Więc poczekajcie. Dobra, jesteśmy na miejscu. Cel wylądował. Teraz co musimy zrobić? No ten cel zestrzelić, nie? On tutaj ucieka. Dobra, no to skoczymy za nim. Ojejku, trochę życia straciłem. Dobra, już go tekiem rozwalimy, bez M4. O, już tu policja się przywala. Cel został zabity, opuścił akta z dowodami. Misja wykonana. Super. Po prostu mega. I co tym motorkiem mamy wrócić? PCJ-600? O. Ojejku. Dobra. Gdzie jesteśmy? Aha, to jest Las Venturas. Świetnie, czyli nie mamy tak daleko. Old Venturas. Musimy tam raz wkroczyć. No teraz zapiszmy stan gry. Szkoda, że nie dostaliśmy żadnego hajsu. Żadnej kwoty. No ale cóż. Teraz po prostu zapiszemy sobie ładnie stan gry. Bo możemy. Sorry, krótkie cięcie było. Już jestem z wami. No teraz zapiszemy i może... lotniskowej misji znowu nie zrobimy. No to co, pojedziemy do Caligula, czy jakoś tak oni się nazywają, do tego kasyna. I dla nich zrobimy misję. A Toreno jeszcze sobie chwilkę poczeka. Dobra, zapiszemy, bo przy okazji sobie zdrówko odzyskamy. Jest git. Teraz nasz motor wsiadamy.
Przecież w ogóle jakieś CJ Bigabasy potrafi. No, 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 no. O, o, o. W ogóle jak będziecie na noce jazdy na motorze, to będzie to samo. Też będziecie musieli tak na jednym kole pojechać. Oj. Panie policjancie, co pan zrobił? O, ty frajerze, to jest Alfonso Mobil. Jakoś tak on się nazywa. Mogę, tu będzie można robić takie misje Alfonsa. W sumie ciekawe by to było. Tak, kasyno Caligula. Jak to kasyno wygląda, bo tutaj byliśmy, nie no. Automaty też są, no są, a jak? Ruletkę da się pograć? Nie znam, nie potrafię grać blackjackiem, myślałem, że ruletka. O, w ruletkę. Co, w blackjacka najpierw mam pograć? Czy co? To co mam zrobić? Bez sensu, nie wiem jak te umiejętności hazardowe zwiększyć. Macie po prostu na kolejną misję. Biznes mięsny. Dobrze. So everything straight now? No, absolutely not. I'm still screwed. Absolutely screwed, but at least now I'm in the right frame of mind. No, odśpałeś, to teraz jest w porządku. Any minute now, some mafia bullet is going to splatter my brains all over the wall. My wall. My beautiful wall. Ooh, you missed a bit. I love that. Forget about it. Oh, that's a great idea, Tony, but you know what? It ain't gonna work, okay? Not this time. No way. No, look, man, relax. Get a grip. Yeah, you're right. I need to get a grip. Take control. Yes. Mm-hmm. Grab the bull by the horn. And show everybody who's boss. I'm the boss. I am the boss. All right, then. All right. Let's tear this that's town what up. I'm saying. So where we going? Details! Details! Let's just get there! Rack 'em up, Macca. What's the matter with you? No dobra. Mamy zabrać Rosenberga do rzeźni. Gdzie mój motocykl? Okay, boss man. Where to? We're gonna pay the Sindacos a visit. See how Johnny is. Win him over with some kind words during his convalescence. Well, yes, sure. I can take you by there. Okay, great. We need a car. Mamy już pojazd i to jest ta misja z rzeźnią, aha. Kojarzę ją. Przecież jadę szybko, odwal się. Szybciej to auto nie potrafię, ale fajne autko. Oj, oj. Czyli teraz mamy pojechać do rzeźni, tam rzeźnie zrobić prawdopodobnie. Ej, walnął we mnie ten ten pies we mnie walnął? Jeszcze gwiazdkę mam za to. No jeny. No dobra. Już dojeżdżamy na miejsce. Burger Shot. W ogóle OG Love. Ciekawe co u chłopaka się dzieje u OG. Chciałbym się jeszcze z nim spotkać. No mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze taką możliwość. Dobra. Sintako Abatoir. What's going on? Did you forget something? No, look, you go on in, I'm gonna wait. Look, you gotta come with me this once. If I pull this off, I can carry on. I know I can, but please, you gotta come with me. I'm gonna squirt my ass all over the floor. Just this once, please. Please, please. Okay, okay, chill. Tak, no bo Rosie nie potrafiłby niczego zrobić, bądźmy szczerzy. Listen, everything gonna be okay. Just remember, you're the boss. You're the boss. I'm 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 the boss. Dobrze. Kogo mamy sprzątnąć? Tell your boss that Ken Rosenberg is here to see him. Ken who? Ken Rosenberg. Ken Rosenberg, the guy that runs this town. Mhm. So,
How's Johnny? He's doing much better. Yeah. He ate something this morning. Oh. Hey, Ken. Oh, my Christ, this fucking thing. Ken, como esta? Yeah, how you doing? Pretty good. And you? I still got a little bit of the night terrors, touch of diarrhea, but I'll get through it. Huh, diarrhea. Cool. And, yeah. Who's this? How you doing, Johnny? It's fucking oh. Him. It's him. Oh, oh. Okay. It's him. Oh, my heart. Zawału dostanie? No bo on wtedy był na masce tego auta, nie? Co to zawał? Po prostu umarł. Oh shit, koktajl Mołotowa leci w naszą stronę chyba. No i co? Co tu się wydarzyło? Się zbugowało coś, czy co? Jezu, ten stomp, piłę mechaniczną był. Dobra. Też mogę mieć tą gaśnicę. Czekajcie, najpierw sprzątnego. A już tu mogę ugasić w sumie. Tylko Rosenberg może. Chyba tylko on. Tak najpierw musimy tutaj wyeliminować tych kolesi. Żeby już było czysto. Dobra, jeszcze tutaj. Już chyba jest w porządku, co? O jejku, jejku, podpaliłem się, czy nie? Aha, nie, on we mnie gaśnicą strzelił. Wystarczy, Rosenberg, chcesz mnie zabić? Schowaj się w tej chłodni. A właśnie, musimy uważać, żeby oni go w tej chłodni nie zamknęli, bo wtedy mu się życie traci. Że to musimy wziąć pod uwagę. W miarę możliwości tutaj stać. O właśnie, tu kolejny. No właśnie, kim jest Tommy? Dobra, sprzątnięty, tutaj, tutaj, jeszcze jeden. Tu jest, bo jest zielony znacznik. Oj. Idzie prosto, jeszcze ten tutaj jest, dostał heada ładnie, tu jest czyściutko. Tutaj są następni. Pamiętajcie, żeby cały czas tak się turlać i pójdzie wam prosto. Oj. Jeden strzał i prysznic krwi. Dobra. Ojejku, tutaj jest. Nie zauważyłem tego frajera. Wszyscy siatkowie nie żyją, kieruj się do wyjścia. Wtedy może być? O, tu mamy wyjście, pięknie. Ej, Rosie aż tak nie ucierpiał. Odwieź Rosenberga z powrotem do kasyna. Nie ma problemu, ale fajna misja, prościutka. Troszeczkę strzelania było, to co lubię. Przecież mamy samochód. No sam nic nie potrafisz. No, raczej dzięki mnie to wszystko. Kto nie chciałby być w prawdziwym życiu jak CJ? No powiedzcie mi po prostu, no. Kto nie chciałby być takim gangsterem jak on? Moim marzeniem zawsze było, żeby być czarny, mieć różowego irokeza na łbie. Być takim gangsterem jak... O matko. Być takim gangsterem jak CJ. On z kijem golfowym wyszedł, tak? No tak. Oj, 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 oj. Dobra.
Rosie, na dół musimy zejść, bo ten samochód tam ugrzązł. Tu jest jakiś pojazd, daj mi go. Dobra, nie, to nie. O, lowrider. Daj mi lowridera. A gdzie jest Rosie? On tam u góry został. Pod niego podjadę. Co on zrobił? On do góry tam wbił. Ja pierniczę, Rosie. Rosie, kup toku. To jakoś wyjedziemy? Tak, jest tutaj wyjazd. Pięknie. Oj, oj, oj. Teraz go. Caliguli mamy odwieźć. Nie wiem, czy kolejną misję u niego wykonamy. Czekajcie, jest od 20 do 6. Wow, no to świetnie, mam jakieś 6 minut, żeby zrobić misję u Toreno. A nie, cholera, no bo jeszcze zapiszemy stan gry, to już będzie po 6, ale to będziemy tak zapisywać stan gry, żeby co chwilę się o te 6 godzin przenosić. Uważam, że to dobry pomysł jest. To tutaj mamy ojejku, tu mamy zaparkować. Get in there and be cool, like you've just been out for a relaxing drive or something. No. Yeah, come. I'm calm. Real fucking calm. I've come, Mr. Calm, Mr. Calm. That's me, Mr. Calm. A dzięki jemu sprzątniemy tych wszystkich tych, te wszystkie rodziny. I potem na końcu samego jego, nie? Może jakiś sojusz z nami zawrze? Możliwe. To było całkiem niegłupie. O, dobra. To jest parkingowy w ogóle. Co ty tu robisz, chłopie? Nikt nie chce, żebyś parkował, frajerze. W ogóle dla kogo to jest teraz misja D? Mad Dog? Co mamy wspólnego z Mad Dogiem i czemu się do Las Venturas przeniósł? Oh shit, ale nie, teraz robimy dla Toreno misję, już dla niego skończymy, bo dla niego tak wielu misji tutaj chyba nie ma. Jeszcze dla Woozie'ego mamy misję. Aż bym chciał tego Toreno mieć z głowy, nie ukrywam. Chociaż nie, bo on jest tak daleko. Dobra, nie chce mi się. Taki duży wybór jest. Dobra, chodźmy do Woozie. Ktoś do nas dzwonił. Czekajcie, wczytam jeszcze raz stan gry. Teraz znowu ktoś do nas zacznie dzwonić. O, jestem ciekaw, kto to. O matko, Katalina. No, zrób tak. Chodźmy do kasyna Four Dragons. Zobaczymy w ogóle, co Uzi od nas chce. Nie chce mi się kupować kamizelki, bo jeszcze sporo je mamy, tu nie ma żadnego problemu. Elo, bramkarz. Nie bój się, nie zrobię ci krzywdy tym razem. Ryba w beczce. Mr. Ranfa Lee. Gentlemen, can I have your Ranfa Lee. Tak, bo my będziemy mieli udziały, nie? W tym biznesie. Gentlemen? Or shall I say partners? Dobrze. Za to się CJ napije. Co to wszystko? Aha. No to fajnie. Zaraz można do Mad Doga skoczyć. Fajnym autem. Jester. Jestem ciekaw, co tam u Mad Doga, co tam będzie chciał od nas. Pewnie sobie w Las Venturas nie radzi, hmm? A może i tak być. Royal Casino, nie, na ile tych kasyn. Co, znowu ktoś do nas dzwoni? Hello? Carl, it's me, Ken. The Leon family has made their move. Salvatore tu jest. He's taken over Caligula. We're screwed, it's war for control of Venturas, man. War, war! There's word of some triad visit or something that should keep them busy. I'm calling from the bathroom. I gotta go. I really gotta go. Czy Caligula również jest otwarta. John,
On chce popełnić samobójstwo? O fuck. Oni krzyczą do jego skacz. Hey Mad Dog! What you doing up there, fool? Come on, do I know you? Don't be a wuss. I don't think so, so shut the fuck up. This is the end. It's over. Get a grip, dude. You still got it? You still gangster? I don't give a fuck no more. My manager got killed. Some asshole stole my ride book. To wcale nie my. All the kids like this Loco G or whatever the fuck his name is. Some fake ass gangster rapper bullshit. Liquor's my only friend. Come on, dog. Oh fuck. I just need a new manager, baby. You looking at him? I hate ya. Come in off that ledge, man. Don't fuck about it. We got good money on this. Yeah, good eyes too. Oh boy. Dobra, ale jak? W ramiona ci wpadnie z CJ? Nie no, oczywiście wiem. No i dobra. Mam jakiś określony czas na to? Dobra, zabity. Tylko by nam przeszkadzał. A nie, CJ, siadaj. Tam w te kartony się wali. Nie myślałem, że tu siano będzie. Widocznie inaczej tę misję zapamiętałem. Jump, it'll save your career. Show must go on. Brandy, goddammit, get the brandy. Ejcie, brandy. Nie, to teraz tak, musimy uważać. Złap McDoga, gdy będzie skakał. W dobrym momencie. O, nawet są te strzałki. Don't take your clothes with you! Jump! Look what Don did for my career. The show must go on. This is it! This is show must go on. Dobra. No skacz już, debilu. Fuck, bo my możemy też skręcać. O! Udało się. Z Medogiem jest źle. Tylko musimy go teraz odwieźć do szpitala. Każde wstrząśnienie, uderzenie. No. Ale widzicie, jak tam krew się rozbryzga. Na pewno jest połamany, bo tu tylko kartony były puste. Gorzej jakby były jeszcze napakowane jakimś sprzętem, nie? Chociaż nie wiem, czy by to nie zamortyzowało upadku. Nie jestem w stanie wam powiedzieć, jeszcze zależy jakim sprzętem. Pasek zdrowia mu cały czas na dół spada, czy jak? Czy po prostu pod wpływem uderzeń tak się dzieje? Nie wiem, na tym zwracam uwagę, no ale do tego szpitala go szybko dowieziemy. O kurna. Patrzcie, jak on krwawi. Muszę, kurczę, jak najszybciej znaleźć sposób, żeby do góry wjechać. No tu się nie zmieścimy, ale tutaj będzie lepiej. Shit. Dobra, tutaj jest już git. Ale też jak w kogoś uderzy... Nawet policjant podnosi ręce do góry. Nie wiem, czy jak w człowieka uderzymy, to też... Oh fuck! O ma. A jak on ten? Patrzcie, jak tam krew leje się. Dobra, jesteśmy już przy szpitalu. Jak niczego nie zrąbię lub ktoś w nas nie uderzy, będzie git. Dobra, jest w porządku. On se tam leży. Więc jak my wyszliśmy na prostą, w Liberty City tacy wielcy gangsterzy musieliśmy okradać niewinnych ludzi, a tu proszę bardzo. I menadżer, i wspólnik, jeśli chodzi o kasyno. No coraz lepiej nam idzie, w skrócie, coraz lepiej. Teraz ten, zapiszemy i może byśmy skoczyli do Caligula. Tam się ciekawe rzeczy dzieją, ale Don Salvatore, czajcie. Wielki powrót. W sensie powrót, no to GTA San Andreas dzieje się w 92 roku, nie? A GTA 3 to tam teraźniejszość, czyli w czasie kiedy wyszła ta gra, 2001 czy 2002 rok, jakoś tak.
Jakże tak to wygląda. Ale fajny ten pojazd, nie? Ale te kartony takie pouszkadzane. Sam pojazd jest taki brudny strasznie. No, widać, że jakiś wieśniak im jechał. Tu proszę bardzo, jako kopyła. Matka. Chcę wsiąść. Jaki to jest pojazd? ZR-350. A nim jechaliśmy tam kiedyś, nie? Co mu się oczka zamknęły na mój widok. Chociaż on wtedy oświetlenie miał takie górne. No. Trochę inne. Że to inny model jest. Ale patrzcie, stuknąłem nim. I znowu, i żadnych śladów nie ma. Fajne, takie smukłe, nie? Chodźcie, jeszcze jedną misję wtedy zrobimy. Czy dwie, to wątpię, ale jeszcze jedną można zrobić. O, patrzcie, a teraz tam się tak zrobiły te światła. Aha. Czyli tamte jest za dnia, a te... noc, tak, tak, czyli tym modelem wtedy jechaliśmy, pamiętam. Bo jeszcze w San Fierro. Zrobiliśmy chyba misję z samolotem. Jakoś tak chyba. Czekajcie, a tu mamy ten? To normalnie wejść? Chyba tak, bo to jest w tym obiekcie, tak mi się wydaje. Chyba, że gdzieś tam na zewnątrz, bo on niby z kibla dzwonił, to może jakoś przez okno to mamy się dostać. Nie, ma nie, normalnie. Jak to było z prawej ta kostka, teraz tak bardziej z lewej, nie? Dobra, to zrobimy teraz ładnie misję. Swobodne lądowanie. Co nie są? Do góry nogami. Jedzonko przychodzi. Who's this pretty thing? I don't usually do this kind of shit, you know. I like this girl. What's your name, kid? Maria. Mm-hmm. And the service is not included. Hey, the woman, you fat fuck! You heard the bird. Come on. Are you kidding me? See you later, guys. Okay. And who's this asshole? The name's Carl Johnson, sir. Before working with Mr. Rosenberg here, I had the pleasure of doing business with your son, Joey, back in Liberty City. You know my Joey? I like that. So, kid, no proszę. What can I do for you? Z Joeym też współpracowaliśmy. Oh, one man fucking army. A real dependable. Total fucking maniac. You know the Ferrellis are sending over a crew to hit me. Their flight gets in soon. Traveling as a string quartet. So. I was gonna send some of the boys over as a little welcoming committee. But maybe you can take care of it. Dobra. Thank you, sir. I guarantee you, you won't regret this. Maybe I should go home. You stay where you are, Rosenberg. I don't want you getting yourself lost. Dobra. Teraz musimy się przebrać. Jakieś ciekawe ciuszki. Udaj się na lotnisko. Tam kogoś załatwimy, ubierzemy się w jego strój i to będzie wyglądało tak jak z misją parkingowca, nie? Mniej więcej podobnie. Tą broń by wypadało schować jedynie, nie? Oj. Ała. Już myślałem, że się nie potknę, ale się potknąłem. Ukradnij samolot z hangaru, proszę. Lotnisko jest fajne do robienia różnych trików, nie? O, to jest ten fajny. Zresztą jak zbyt wysoko będziemy jechać, to śmigła mu pójdą. Aha, to jest ta misja, czaje. No jest dosyć ciężka. Mianowicie będziemy musieli wlecieć do samolotu większego. To jeszcze swoją drogą jest dosyć daleko. No tam widzicie. Że troszeczkę się nalecimy.
W ogóle pamiętam pierwszy odcinek, jak się martwiłem, czemu muszę mieć przyciśnięty prawy przycisk myszy, żeby móc się oglądać w pojeździe, a ja po prostu połączyłem opcję latanie samolotem za pomocą myszy i sterowanie pojazdami za pomocą myszy. W sumie to dosyć ciekawe by było, takie sterowanie myszką czy no właśnie myszką, ale nie wiem, czy to by było wygodne. Chyba takie lipne trochę. Dobra. Daleko jeszcze? Jest przede wszystkim wyżej, jak widzę. Nie, teraz jest za wysoko. O, byliśmy idealnie. Widzieliście? Za mocno do góry poleciałem. Ten silnik zaczął się krztusić, te nasze śmigła. Diody są. Czerwona i zielona. Teraz trochę niżej, no zdecydujcie się w końcu. A trzeba je dobrze wyłapać. Jak daleko jeszcze muszę tak lecieć? O, coś tam? O nie, to jest po prostu... Nasz tył tak świeci. O, no proszę, szybciutko, teraz musimy dolecieć, bo on nam ucieknie. Ucieknie nam, mówię wam. Dosyć szybka machina jest. Też ten nasz samolot tak jakby przyspieszył, nie? Może takie złudzenie. Nie no, teraz to już chyba po ptakach, no spróbuję do niego dolecieć, ale nie wiem, czy się uda. Niby coraz bliżej jesteśmy. Ale on już do Las Venturas dolatuje. Także chyba tę misję spieprzyłem. No, pięknie. Dobra. Jesteśmy tutaj. Miejmy nadzieję, że nam się uda. On jest wyżej, nad nami jest. Więc musimy szybko coś z tym zrobić. On odlatuje, ale my spróbujemy do niego dolecieć oczywiście szybciutko. Aby nam się udało. O, no, CJ, proszę cię. Nie chcę robić kolejny raz tej głupiej misji. No, coraz bliżej jesteśmy. Dobrze, CJ. Pięknie. To jest jedna z najgłupszych misji w tej grze, nie? Jest to masakra. No, jeszcze troszeczkę. Jeszcze. Dobrze. Udało się. Serio, głupia misja. Nie podoba mi się ani trochę pod tym względem. A to jeszcze nie najgłupsza misja, bo będzie jeszcze jedna z takim samolotem. To akurat sobie zaskoczyliśmy, a będzie jeszcze taka, do której będziemy musieli wlecieć chyba. Trzeba się w lewo lub w prawo, aby się schować. Aha! Coś takiego. O Boże, jakie to jest głupie. Patrzcie, Heda strzelam. Bez sensu. No dobra, już wszyscy, i co teraz? Tam z przodu jest pilot. W ogóle jak mi się... Aha, przez te drzwi. To jest pilot. Też nie żyje. No ależ to było ciężkie. Lecz z powrotem na lotnisko. O, tu jest jakiś fajny samolot, nim szybciutko się leci. Obyśmy teraz do morza tylko nie wpadli i będzie git. Ale patrzcie, otworzyliśmy sobie drzwi bez problemu, tam CJ taki musi być dosyć silny, bo wiecie, nie, że tak się nie da, ciśnienie ogromne jest. Ale to jednak CJ, on potrafi, nie? Aha, tu dwójką, dobra, sprawdzałem, jak się podwozie wyciąga. A, myślałem, że już my jesteśmy nad Las Venturas, już się tak bałem, kurczę, znowu już nie zdążymy. O, tu proszę, jednak się udało, ale taka misja, wiecie, niepewna.
Troszeczkę się bałem, niektórzy robią taką jakby beczkę. Ja tak troszeczkę dziwnie to zrobiłem. Po prostu tak w bok zawróciłem. Ale i tu mamy wylądować. Tylko teraz, żeby bez problemów było. Oj. Dobra, jest okej. $15,000 misja wykonana. Proszę bardzo, jaki Don Salvatore jest hojny. Fajny mamy samolot, mamy jakiś spadochron, mamy. W sumie co wy na to, żeby się tym przelecieć tak szybciutko? Pomożemy, nie? Jo. Będzie fajna zabawa. Damy radę? O, dobra, damy radę. Podwozie schowane. Troszeczkę wyżej musimy, żeby nam się ten spadochron otworzył, a ja chcę tuż nad zapisem gry lądować. O, widzicie, on bez problemu w górkę podjeżdża, bo to co innego, on tu nie ma głupich śmigieł. Ej, patrzcie, da się szybciej zlatywać, trzeba umieć wciśnięte. Ale ja byłem wtedy debilem i o tym nie wiedziałem. Tak lecieliśmy długo, lecieliśmy. No ale cóż. Aha, bo ja wtedy spadochron miałem otwarty. Dlatego, no dobra. Ktoś do nas dzwoni? Salvator? Aha, on. Las Brujas in the Devil's Castle. Las Brujas. Yeah, I'll find it. I know you will. I'll see you there. Carl. Ale to zrobimy dopiero w kolejnym odcinku. Na tym już zakończymy ten. A nie sobie zapiszemy stan gry. No nic, ja się z wami żegnam i do następnego odcinka. Cześć.